Siemanko, jestem Lucek. Dziś opowiem wam o moich wrażeniach, takich pierwszych wrażeniach z konsolą PlayStation 5. Konsolę udało mi się w końcu kupić po długich poszukiwaniach. Szukałem po wielu sklepach, po MediaExpertach, MediaMarktach i za każdym razem, kiedy oferta się pojawiała, no to po chwili znikała, już tych konsol w ogóle nie było. Ale w jednym sklepie udało mi się konsolę kupić. Niestety do zestawu były dołączone 3 gry, przez co za całość trzeba było zapłacić nieco więcej niż za wersję bez gier. Konsola jest duża, ciężka. Jedyne co mnie denerwuje w obudowie to te przyciski. Na początku nie wiadomo, który za co odpowiada. Trzeba by było przeczytać instrukcję, ale kto by tam czytał. Ja po prostu kliknąłem jeden i drugi, zobaczyłem, o, ten wysuwa płytę, ten wyłącza konsolę, więc wszystko już wiem, nie? Z tyłu mam podłączony taki nadajnik Bluetooth do mojego pada od Astro i na nim głównie gram, bo lubię ten układ Xboxowy. Ale, fajne jest to, że konsolę PlayStation 5 możemy uruchamiać niestandardowym padem. Teraz, nie? W przypadku PlayStation 4 mogliśmy uruchamiać konsolę tylko przy użyciu oficjalnego pada, nie? Od PlayStation. Teraz ja mam pada od PlayStation schowanego, gdzieś zapakowanego. I tyle, tego pada używam tylko do włączania konsoli. Znaczy tak, wywołać włączenia się nie da tym padem. Trzeba podejść i nacisnąć przycisk, nie? To jest taki minus, a padem da się tym od PlayStation oczywiście zdalnie konsolę włączyć, tak? No i jesteśmy sobie w menu głównym, bardzo mi się podoba, tak trochę Windowsowo się tutaj czuję. Takie mam odczucie jak z jakiegoś Windowsa 10 albo Visty. Bardzo mi się podoba, przy najechaniu na każdą ikonkę gra jakaś tam muzyczka adekwatna do gry. Aktualnie mam zainstalowane no kilka gier, chyba właściwie tylko te na razie. Days Gone, bo Days Gone dostało ostatnio aktualizację i możemy grać w 60 FPS-ach, GTA Online oczywiście. Spidermana jeszcze nie testowałem, będę sobie go na streamku ogrywał. I Spidermana tego pierwszego i mam jeszcze wersję remasterowaną tego Spidermana. Ponoć wszystko działa w 60 FPS-ach po Nowym Jorku superowo. I tak samo Days Gone dostało taką aktualizację, dzięki czemu możemy grać w 60 FPS-ach. Zaraz sobie to sprawdzimy. Najpierw chcę pokazać GTA. Mam tutaj ustawione GTA w taki sposób, żeby od razu ładowało się GTA Online. I będę tutaj z wami rozmawiał podczas gdy gra będzie się ładować. A wy zobaczycie, w jakim czasie gra się załadowała od razu do online, nie? Bo czasy wczytywania są zdecydowanie krótsze niż w przypadku PlayStation 4, na którym gram w GTA Online głównie. Grałem. Na PC-cie nie gram, bo cheaterzy, nie? Wiadomo. Więc gram sobie na konsoli i wczytywanie. Najpierw, jak uruchomisz pierwszy raz GTA 5 na nowej konsoli, to nawet jeśli prześlesz swoje save'y do chmury, to niestety nie da się ich z jakiegoś powodu odtworzyć na konsoli PlayStation 5. Trzeba przejść kawałek fabuły, ten prolog, do momentu, aż gra ci się zapisze i wtedy będziesz mógł przejść do online, nie? Nie mogłem użyć tych save'ów z PlayStation 4, dziwne. Może to jakiś błąd, może coś źle zrobiłem. W każdym razie przesyłałem wszystkie dane z PlayStation 4 na tą konsolę i jeszcze dodatkowo save'y do chmury, te takie ze wszystkich gier przesyłałem do chmury i z chmury pobierałem na PlayStation 5. Pobrały się te save'y, pokazuje się, że się pobrały, ale gra nie chce wczytać, po prostu gra nie widzi tych save'ów z PlayStation 4, to jest bardzo dziwne. W każdym razie, tak, ładuje się dużo szybciej, jest to zauważalne, bo teraz nie zdążę sobie nawet herbaty zaparzyć, wracam, a już jest gra załadowana i ktoś mnie zabija w online, nie? Jest dużo szybciej na tej konsoli, no jest tutaj dysk SSD, więc nie ma co się dziwić, na PC-tach na przykład single też się bardzo szybko ładuje, jak ktoś ma dysk M2 powiedzmy, wpięty w płytę główną, no nie? A taka ciekawostka, o już się wczytało, proszę bardzo, jesteśmy w online, możemy zacząć działać. Nie wiem ile to trwało, macie jakby minutnik na tym filmie, możecie sobie zobaczyć. Bardzo, bardzo szybko już mogę sobie grać, robić sobie cokolwiek. GTA Online to jest taka moja ulubiona gra na konsolę, więc no tutaj sobie dużo spędzam czasu. W momencie kiedy nagrywam ten materiał, GTA Online działa jeszcze w 30 FPS-ach
nie ma jeszcze aktualizacji do PlayStation 5, ale teraz jest takie coś, że osoby, które będą grały na PlayStation 4 czy na PlayStation 5 w wersję z PlayStation 4, to będą dostawały co miesiąc $1 000 000 w grze. Za to, że grają do czasu, aż pojawi się premiera GTA Online na PlayStation 5 i na Xboxa Series X, nie? Myślę, że te dwie wersje pojawią się jednocześnie, ale promocja chyba dotyczy tylko PlayStation. Nie jestem pewny, jak jest w przypadku Xboxu. No ja gram na Playu i faktycznie tam chyba 4 lutego dostałem tam $1 000 000, nie? I teraz w marcu pewnie też znowu dostanę. I tak, widzicie, że gra jest w 30, nie wiem czy to widzicie, nie wiem czy macie licznik w oczach, ale gra jest w 30 FPS-ach i tą płynność czuć, nie, że to jest 30. No widać, że to jest takie spowolnienie. Zaraz sobie wbijemy do Days Gone, to zobaczycie, że tam rozgrywka jest dużo szybsza. Póki nie ma jeszcze tej aktualizacji do wersji na PlayStation 5 GTA Online, no to nie ma tych 60 FPS-ów, nie? Teraz się gra normalnie w 30. Co mi nie przeszkadza, bo na PlayStation 4 Pro, słuchajcie, grałem w 24, w 17, a nawet i w 15 FPS-ach, nie? A tutaj nie wiadomo, co by się działo, choćby cię bombardowało wszystko dookoła, wybuchało, goniła policja, było 28 graczy na sesji. Zawsze będziesz miał stałe 30 FPS-ów, nigdy ci ten FPS nawet jeden nie spadnie, nie? Więc myślę, że ta konsola jest spokojnie w stanie udźwignąć GTA w lepszej jakości graficznej. Zresztą tutaj na PlayStation, ta wersja PlayStation 4 GTA Online ma coś takiego, że też gracze doczytują się z bardzo bliskiej odległości. Na przykład ten gracz, którego tam widzę gdzieś na mapie, już go widzi mój namierzacz, nie? Gdzieś tutaj pojawił mi się jego samochód, ale jakby on wyszedł z samochodu i byłbym jeszcze bardziej oddalony od niego, to jego sylwetka, jego postaci by mi się nie doczytała, nie? Jakby odległość doczytywania graczy jest bardzo bliska na wersji z PlayStation 4 i tego typu i inne rzeczy, mam nadzieję, że na konsoli PlayStation 5 zostaną po prostu ulepszone, nie? Na tą wersję na PlayStation 5. Mówię dużo o GTA, bo to jest taka gra, w której też spędziłem dużo czasu i która też pojawiała się wielokrotnie na moim kanale. Jest to zresztą znany przez chyba wszystkich tytuł, więc warto sobie tutaj takie parę słów o tym wrzucić, jak wygląda granie. No i co, jeśli chodzi o kontrolę, jeśli chodzi o te wszystkie rzeczy pozostałe, to tutaj jest bez zmian. Nie testowałem jeszcze tamtego pada w PlayStation, z PlayStation 5 w GTA 5, tam w online, więc nie wiem, jak on tutaj funkcjonuje, przepraszam was za to, ale nie interesują mnie te takie feature'y, bajery związane z tamtym padem, akurat mnie osobiście, nie? No dobra, no to sobie latamy w GTA, widzicie, lecę sobie tutaj przez miasto, jest dużo osób na sesji. Czas wczytywania sesji zależy nie tylko od tego, jak szybki masz sprzęt, ale też od tego, w jaki sposób łączysz się z graczami, czy tutaj się łączy z graczami gracz do gracza, nie? Nie ma tutaj takiego, że serwera, że wszyscy grają na serwerze, tylko każdy się łączy z każdym, jakoś to tak jest rozwiązane, nie? I to sprawia, że jak ktoś na przykład ma bardzo słaby internet, a jest hostem sesji, to wtedy sesja może doczytywać się dłużej, nie? I może się zdarzyć, że kupicie sobie PlayStation 5 i mi się dłużej ładuje online niż ludzkowi. Co jest? Co jest do cholery, nie? Może się tak zdarzyć, no to zależy od właśnie wielu czynników, od tego, jacy gracze grają, jaki mają internet i tak dalej, nie? No dobra, polataliśmy sobie trochę po Los Santos. Możliwe, że gdybym włączył drugi raz GTA Online, to tak by mi się szybko nie wczytało, nie? A teraz powiedzmy, że sprawdzimy sobie Days Gone. Włączam Days Gone, bo nie chce mi się już grać w GTA Online. Też tam nie muszę myśleć, czy mi się to GTA... Właśnie nie wiem, jak to jest, czy tu się to wyłącza, czy mogę wrócić do tego jakoś szybciej? Nie mam pojęcia, że on zrzuca jakoś do pamięci to GTA i aktualną rozgrywkę. Raczej się wychodzi z tej gry po prostu, nie? I wybieram sobie Days Gone, tutaj się trochę wczytuję. Powiem wam, że jeśli chodzi o czas wczytywania, to ta gra wczytuje się dość długo.
Nie jest to takie instant, nie? Widzicie, że tutaj mi się wczytuje najpierw to menu główne. Macie taki niewidoczny prawie że paseczek na dole, który się gdzieś tam ładuje. Ta gra ładuje się długo. Podejrzewam, że Spider-Man będzie się ładował trochę szybciej. Pyk. I mamy chyba, tak, mamy załadowane. Klikam kontynuuj, bo tam sobie już zacząłem trochę fabułę. I też mi się te save'y nie przeniosły z PlayStation 4, gdzie całą grę już przeszedłem. No ale to mi nie przeszkadza, bo chętnie przejdę Days Gone w 60 FPS-ach od nowa. To jest naprawdę świetna gra i dobrze się przy niej bawiłem. Zresztą długo też na nią czekałem, bo pierwsze zwiastuny już mnie zaciekawiły, kiedy można było walczyć z tą hordą zombie, która no tutaj jest takim najciekawszym elementem w grze. Jak się już wszystko przejdzie w grze, to wtedy idzie się i rozwala wszystkie hordy po kolei, nie? Jak zdobędziesz sobie dobry ekwipunek i tak dalej, i tak dalej. Dawno temu już grałem w Days Gone, więc nie pamiętam co i jak, ale generalnie zobaczcie. Weź pożycz strzelbę, pójdę przodem. No akurat będziemy w takiej lokacji, gdzie jest ciemno, nie? I niewiele będzie widać. Najważniejsze jest to, że gramy sobie w 60 FPS-ach, nie? Czyli jest ta taka ultra fajna płynność jak na konsole. I to jest rzecz, która mnie bardzo cieszy, że w końcu te konsole będą oferowały większą płynność, bo dla mnie, jako gracza, jest to nawet ważniejsze od takiego obrazu w wysokiej rozdzielczości. Więc bardzo się cieszę z tego powodu, że jest ta większa płynność i nawet te starsze gry mają tą większą płynność włączaną, to jest ekstra. No i tutaj, kurczę, akurat jest ciemno, nic się nie dzieje, nie? Mamy taką lokację. Tutaj będzie gniazdo, powalczymy z kilkoma zombiakami. Czujesz to? O Jezu. Tam. Szybko, idziemy. To jest fajne, nie? Jeszcze mam grę The Last of Us i jeszcze mam tego nowego Spider-Mana, którego nie odpalałem, więc zaraz go sobie też odpalimy i sprawdzimy. I hops. No i wykrakałeś. No i sobie powalczmy tutaj z kimś. Nie wiem, trafiłem go jakoś dziwnie. Bokiem go trafiłem. Przeczekamy na muśkę. Dobra, nie. Proszę mi tu nie używać takich ostrych słów. Idziemy dalej. Stary, o czym ty gadasz? Cholernie w obozie dla... Fajna jest ta gra. Że niby jak. O, dobra, już przypomniało mi się, jak się biega. Czek. O, przeładowanku. Dobra, jasne. Kurde, przeładowanie 1000 lat trwa tutaj, nie? No i tak to wygląda. Tutaj sobie coś otwieramy. Zbieramy rzeczy, skarby. Z samochodu musimy wyłączyć alarm, żeby nie ściągać zombiaków. Szkoda, że akurat taka lokacja się trafiła, byle jaka. Nie możecie zobaczyć mniej więcej, jak ta gra wygląda, nie? Dobra, i to jest na przykład Days Gone. Widzicie, że jest fajna płynność. Co, chcemy wrócić do GTA? No chyba jest wyłączona gra, nie? Ale tak z ciekawości, tak, wyłącza się. No, to jest oczywiste, nie? Dobra, i no powiedzmy, że chcę sobie włączyć Spider-Mana. A, muszę włożyć dysk. Poczekaj, to mam wersję tą na PlayStation 4 i to nie jest chyba remaster. Tak mi się wydaje, ale sprawdźmy, jak będzie wyglądała ta poprzednia, powiedzmy, wersja. Remastera też mam, musiałbym wpisać tylko kod gdzieś tam do sklepu. Tego logo nie da się chyba pominąć. Kurde, zaraz prawa autorskie za muzyczkę, nawet z tego intro wejdą, nie? Tak ciekawy jestem, czy jak mi się wczytuje gra, to czy mogę na przykład sobie zminimalizować i tam przeglądać internet albo sklep? Nie wiem, jak to działa. Moglibyśmy to sprawdzić. Okej, okay. Kliknij. O! Pobrał mi się ten save, super! Zobaczymy, czy będę miał w tym Spider-Manie jakąś większą płynność albo lepszą grafikę. Chyba nie, bo muszę najpierw pobrać wersję remasterowaną, a jej nie pobrałem, także sorry. Dobra, czytało się mega szybko. Tak, zdaje się, że mam 30 FPS-ów tutaj, nie? Tak,
jest 30 FPS-ów. Ciekawe, czy jak będę grał w remastera. O, tutaj. Po prostu mamy wersję jakby z PlayStation 4. Wersja tego Spider-Mana na PlayStation 4 bardzo płynnie też działała, nie było żadnego problemu, nie? A właśnie, skoro jesteśmy już przy wpisywaniu kodów i sklepu, bardzo podoba mi się nawigacja po PlayStation, jest mega intuicyjna, jakby wszystko jest tutaj jasne od razu, jak zaczniesz czegoś używać, nie? Tutaj mamy Remote Play, tutaj mamy bibliotekę, od razu nam się wszystko fajnie na dole wyświetla. Jest to takie, wiecie, szybkie i płynne do wyboru, nie? Tutaj mamy jakieś informacje o grze, jakieś tam rzeczy, które udostępnili inni gracze, jakieś filmiki i tak dalej. Ciekawa sprawa, bo jak otworzyłem sobie GTA, to chyba pojawił mi się filmik, jak używać jakieś glitche. O, tutaj, glitche i cheaty z TikToka. I tak dalej, nie? Te filmy mi się tu pojawiają. Nie wiem, na jakiej zasadzie to polega, jak te filmy się tutaj wyświetlają, ale tak. Tutaj mamy informacje o grze, nie? Także jest to dosyć intuicyjne używanie tego systemu. W czasie pobierania tego Spidermana możemy sobie odpalić tego nowszego. A, muszę włożyć dysk, kurde. No i dobrze, odpalamy w ogóle, kurde, płyty. Jak dziwnie się tego używa, już jestem przyzwyczajony do... A za pomocą bieżącego... What? Patrz, nie można grać za pomocą bieżącego kontrolera. What? Ale dziwne. To faktycznie do niektórych gier będę musiał wyciągać chyba tego drugiego pada. W sensie... Czekaj, kim on jest? Ja wiem, kto to jest. To jest Marcus Brownlee z tego kanału. Dobra. Ja myślę, że ta gra jest tak zoptymalizowana, żeby się szybko wczytywała. I ona się tak, no raczej będzie szybko działać, nie? Natomiast w porównaniu do Days Gone się jednak długo trochę wczytuje. Jak na dysk SSD, no nie byłem zachwycony, naprawdę. Zobaczmy, jak to wygląda. No, Spider-Man. Jedna z lepszych takich gier przygodowych, w które grałem ostatnio. Naprawdę bardzo fajnie mi się grało w poprzedniego Spider-Mana, a to jest Miles Morales. Nie wiem, jest tutaj... To płynność? Ja się skupiam na tym bardzo. Ale wiecie co, ja po to kupiłem tę konsolę też. Żeby grać sobie w te fajne gry. Sobie potestować. Pyk. Fajne jest to bieganie, naprawdę. Ups. Aha, tu się można tak zatrzymać. Muszę sobie przypomnieć sterowanie. A faktycznie jest taki opór na tym. Na triggerze. No. Nie wiem, czy mi się to podoba, czy nie. Chyba takie... Obojętne mi to jest. Nie grałem jeszcze w żadną strzelankę, więc... Nie wiem. Okej, okay. No, tak wygląda. Jest zima, jest zimno, to jest nowy Spider-Man. Wygląda sobie tak. Fajne ubranko w sumie, nie? Jakieś krótkie spodenki, spoko wygląda. W międzyczasie mi się pobiera ten remasterowany, jestem ciekawy w czym on jest właściwie lepszy od tego zwykłego Spider-Mana. No ale powiedzmy, polatałem sobie trochę po tym Nowym Jorku i teraz znowu chcę wbić do GTA. O, muszę włożyć dysk. 21 rok i musimy używać płyt CD, to jest porażka. No i takie są moje pierwsze wrażenia z używania tej konsoli. Teraz właściwie pierwszy raz używałem tego pada, więc moje wrażenia są takie trochę surowe, bo nie miałem z nim styczności. Te triggery faktycznie się tam w pewnym momencie blokują. Jest kilka takich, w sieci krąży kilka takich fake newsów na temat konsoli PlayStation 5. Polegają one na tym, że ludzie po prostu chyba zazdroszczą, że tym osobom, które mają te konsole, tego, że one nie mają, nie? Chodzi tu o to, że mówi się, że te konsole jakoś szybko się psują, że coś tam nie działa i że ludzie robią zwroty i tak dalej, i tak dalej. Problem polega na tym, jest obecnie problem, to jest fakt, ale to jest problem, który wynika z oprogramowania, które będzie aktualizowane z czasem, no nie? Konsola jest jak najbardziej dobra, wszystko działa bez problemu, tylko problem jest z momentem, kiedy konsola przechodzi w stan uśpienia. Może to doprowadzić do tego, że będziemy musieli konsolę całkowicie zresetować, nawet do ustawień fabrycznych.
ponoć. Mi się to nie przydarzyło, chociaż była konsola już w trybie uśpienia, ale może się coś takiego zdarzyć i też zdarza się coś takiego, że konsola się resetuje w momencie, kiedy podłączamy jakiś zewnętrzny dysk z grami z PlayStation 4, nie? To wtedy konsola potrafi się też zresetować do ustawień fabrycznych. Ja myślę, że to jest jakiś tam problem związany z oprogramowaniem, a nie z hardwarem, że tam coś jakiś problem robi, nie? Więc myślę, że nie powinniśmy się tym za bardzo przejmować. Po prostu jak ktoś chce z was sobie kupić konsolę PlayStation 5 i podobają się te wszystkie rzeczy, które do tej z tą konsolą są związane, no to powinien sobie kupić i tyle, nie? Ja sobie kupiłem, bo wiem, że będę na niej dużo grał, jak grałem na czwórce w GTA, a potem może będzie jakaś inna, ciekawsza gra. Jestem też ciekawy tej wersji jakby odnowionej na PlayStation 5, bo chodzą plotki, że ma być na nowym silniku graficznym, na silniku z Red Dead Redemption. Jestem ciekawy, jak Rockstar to wszystko rozwiąże, bo też chodzą słuchy już od dawna, że GTA Online ma być taką oddzielną grą, nie? Nie ma być powiązane z singlową wersją GTA 5. Ten punkt kontrolny był całkiem nieźle przygotowany. Nie wiem, nie mogę się tutaj cofnąć, kurde, bym musiał przejść, a ten prolog jest dosyć długi. A chciałbym wam pokazać tą taką przejażdżkę może motocyklem po tym świecie. No to jest trzeba dziwnie się tak giboczą, nie? Ale to ma tak pokazywać niby chyba w tej grze, że tutaj wszystko jest dookoła takie żywe. One się przez całą naszą rozgrywkę w tej grze tak śmiesznie giboczą. Jakby wszędzie dookoła hulało tornado, nie? Dziwne to jest. I nie tylko drzewa, krzaki i tak dalej. Jakby, no. Jeszcze pograłbym w Horizon Zero Dawn, chociaż Horizon Zero Dawn jest już nawet na peceta, z tego co wiem, nie? No i można chyba jeszcze lepszą grafikę uzyskać na pececie niż, myślę, że na PlayStation 5. Więc, o, mogę sobie wskoczyć tu na górę. No i fajnie. I to są moje pierwsze wrażenia na temat konsoli PlayStation 5. Podoba mi się z wyglądu, wygląda trochę kosmicznie. Na pewno będę jeszcze ją zmieniał, bo będę chciał sobie gdzieś zamówić czarną obudowę, bo jest kozatka. A poza tym ta biała się psuje nawet od stania, bo przyciąga do siebie kurz, jakaś elektrostatyczność się na niej generuje i przyciąga wszystkie kurze, jakieś pyłki, to wszystko od razu widać i jest fuj. Dlatego czarna obudowa to jest must have. Moi drodzy, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się. Hejas.